Witam serdecznie i zapraszam do omówienia kolejnego mojego filmu. Tym razem z matematyki finansowej czy finansów przedsiębiorstw chciałam poruszyć temat efektywnej stopy procentowej. Chciałam Wam pokazać, że to nie jest w żaden sposób bardzo skomplikowane pojęcie. Trzeba po prostu omówić sobie jeden szczególny przypadek. Po prostu taki przypadek, gdzie mamy różne częstotliwości naliczania odsetek, a mamy tu samą stopę procentową w każdym z tych analizowanych kilku przypadkach. Bo efektywna stopa procentowa uwzględnia po prostu zachodzącą częstotliwość kapitalizacji. I jak możemy się domyślać, efektywna jest zawsze ta stopa procentowa, która jest im częściej kapitalizowana dana lokata, tym efektywnie na koniec w stosunku rocznym jest ona dla nas bardziej korzystna, efektywna inaczej mówiąc. A więc zaczynamy. Jeżeli mamy zadanie o następującej treści, ustal i skomentuj efektywną stopę procentową z lokaty bankowej o nominalnej rocznej stopie procentowej 8% kapitalizowanej i tak a. półrocznie, b. kwartalnie, c. miesięcznie, d. rocznie, to możemy przystąpić do rozwiązywania, tylko ja zaznaczam, że w tych zadaniach, mimo tego, że jest ustalona ta lokata bankowa na potrzeby samego liczenia efektywnej stopy procentowej, nie uwzględniam podatku dochodowego. Nie każda uczelnia też taki podatek dochodowy w przypadku lokat bankowych w ogóle każe uwzględniać. Wszystko zależy od wykładowcy ćwiczeniowca. Jak wykładowca ćwiczeniowiec wymaga od Was liczenia podatku dochodowego, jak najbardziej stopę procentową mnożycie razy 1 minus 0,19 na przykład i to będzie ta Wasza wyjściowa nie nominalna, a już bardziej po podatku dochodowym, czyli bym powiedziała realna stopa procentowa. No i zaczynamy. Trzeba zacząć od tego, że trzeba rozważyć cztery przypadki. W każdym z nich trzeba będzie rozpisać, jak policzyć tą stopę efektywną. Z definicji stopa efektywna to jest pytanie, o ile w stosunku rocznym zwiększy się nasz kapitał, uwzględniając tą naszą liczbę kapitalizacji. Ja o tym mówiłam, a teraz jak to wychodzi w praktyce. Jeżeli nasza stopa procentowa za każdym razem będzie 8%, to widzimy, że wzór nie jest skomplikowany. Stopa efektywna w nawiasie posiada 1 plus R, czyli to nasze oprocentowanie nominalne podzielone przez M, a podniesione za nawiasem do potęgi też M jak Marian, tak? Więc sama literka M to jest jakby liczba kapitalizacji, jaka jest możliwa w ciągu pełnego roku. A więc jeżeli kapitalizacja jest półroczna, to półrocznych kapitalizacji w ciągu pełnego roku mamy dwie. Dlatego jeżeli oprocentowanie nominalne to 8, wiemy, że kapitalizacji półrocznych mamy w ciągu roku dwie i mamy policzyć stopę efektywną, to podstawiamy i 1 plus 0,4 podniesione do drugiej potęgi, a po odjęciu jedyneczki mamy 8,16%. Czyli powiemy, jako interpretację, zawsze ja bym polecała Wam interpretować, że stopa procentowa 8%, ale dwukrotnie kapitalizowana w ciągu roku, realnie, czyli już po tym właśnie uwzględnieniu, jest równoważna 8,16 w skali roku. Teraz przypadek, jakbyśmy mieli kapitalizację kwartalną. W przypadku kapitalizacji kwartalnej musimy się zawsze zastanowić, ile jest tych kapitalizacji w ciągu roku. Jeżeli znowu rozważamy stopę procentową 8% i mamy 4 kapitalizacje w ciągu roku, bo kwartalne, mamy 4 kwartały i co kwartał kapitalizujemy. W ciągu jednego roku, zawsze rozważamy w ciągu jednego roku, mamy 4 kapitalizacje.
A więc ta stopa efektywna w tym momencie będzie wynosiła, tutaj jest obliczenie, 1 plus ta stopa nominalna podzielona przez 4, tu będzie 1,02, na kalkulatorze podniesione do czwartej potęgi, minus 1 i mamy 8,24%. Jak widzimy już w porównaniu do kapitalizacji rzadszej, bo półrocznej, wynik jest już lepszy. Ktoś by powiedział niewiele lepszy. Okej, zgadza się, że niewiele lepszy, ale nas interesuje sama istota, czy oprocentowanie jest lepsze, czy też gorsze, a może takie samo. Tutaj ewidentnie widać, że częstsza kapitalizacja daje lepsze efekty. A więc powiemy, że stopa procentowa 0,08 kapitalizowana aż 4 razy w ciągu roku warta jest 8,24%. Jeżeli chodzi o przypadek kapitalizacji comiesięcznej, to wzór ciągle jest ten sam. Ciągle stosujemy w tym przypadku stopę nominalną 8%, ale kapitalizacji w ciągu roku podstawimy 12%, bo kapitalizacji dwumiesięcznych w ciągu pełnego roku mamy 12%, bo jest 12 miesięcy i co miesiąc mamy jedną kapitalizację. A więc jeżeli chcemy obliczyć efektywną stopę procentową, podstawiamy do wzoru, gdzie najpierw liczymy 0,08, dzielimy przez 12, dodajemy 1. Całość podnosimy do 12 potęgi i na końcu dopiero odejmujemy 1. To, co nam wyjdzie, to jest 8,3, znowu wynik lepszy niż przy kapitalizacji kwartalnej, czyli rzadszej, co też zwróćcie uwagę. Czyli interpretujemy bardzo, ale to bardzo podobnie. Stopa procentowa 8%, 12 razy kapitalizowana w ciągu roku, czyli już znacznie częściej, jest realnie warta 8,3%. Ostatni przypadek kapitalizacji rocznej, no już się, że tak powiem, rozpisuję go od A do Z. Nie mogę powiedzieć, że zrobię tego, ale domyślamy się, że to nic nam nie da. Będzie to po prostu 8%. A dlaczego? Bo jak mam policzyć stopę efektywną przy jednej kapitalizacji w ciągu roku, a stopie nominalnej ciągle 8%, to w tym momencie tu w mianowniku mam 1, tu mam 1 i na końcu też musi nam wyjść to samo, co było na wejściu, czyli 8%. Czyli już dla zasady napiszemy, że stopa procentowa 8%, 1 raz kapitalizowana w ciągu roku, warta jest realnie 8%. A więc jeżeli zbierzemy te wszystkie wyniki sensownie, widać, że kapitalizacja miesięczna, czyli najczęstsza spośród wszystkich czterech propozycji, daje najwyższą wartość w skali roku. Jest to najlepszy wynik, najbardziej efektywny. Tym samym udowodniliśmy sobie, że stopa procentowa im częściej kapitalizowana, tym jest bardziej korzystna, efektywna. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba.
Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.